Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku w Goliszewie, kochani. Piękne kwadratowe chmury przed nami. Wczesne lato, pierwszy dzień. Eee, także, kochani, spoczko. Natomiast jednego moda musiałem stąd wywalić, bo trochę psuł wszystko. Eee, ten, który pokazywał, który mamy dzień dokładnie. Natomiast, kochani, dzisiaj, co zadzwonił do mnie w sumie 37, może 37 minut temu, nie, ale jakoś zadzwonił 20 minut temu. <laughs> Pan George powiedział, że. Eee, ma do. E, Jakbym jak chciał, robotę, no to za 7 koła mógłbym zrobić akcję około 7 z, 7 z kawałkiem. Z tego co pamiętam, chyba, chyba, coś, coś koło tego, już teraz kurczę nie pamiętam, bo to <gryw> byłem zaaferowany, nie? Natomiast powiedział, że sobie kupił nowy opryskiwa, opryskiwacz samojezdny John, John Deere 4940, jakoś tak, chyba. zresztą zobaczymy, który jest podobno gotowy do odbioru już, bo sobie kupił właśnie u naszego sklepikarza. Naszego dostawcy sprzętu gospodarstwa wiejskiego. No, także to jest jedna akcja, że będziemy opryskiwać jakieś pole w ramach kontraktu, można by powiedzieć. Natomiast, kochani, nasze pole to, że paku też już jest gotowe do trzeciego. Przepraszam. Też gotowe jest do trzeciego oprysku, także widać, że pak ładnie rośnie. John Deere. JCB nasz już tutaj jest gotowy, przygotowany, także to będę też sobie. E, opryśniemy to, tylko moment, niech, niech ja stąd wyjdę. E, no, także pojedziemy, kochani, do sklepu. Niestety to będzie wyglądało podobnie, mniej więcej, jak wcześniej, no ale jakby innych prac w tym momencie nie ma. Mógłbym zobaczyć, co się dzieje u e, u owiec, więc więc pojedziemy, zobaczymy. No właśnie, bramy sobie pozamykałem ostatnio i teraz, kurde, będę musiał pootwierać. No, niestety, pilot coś nie działa, żebym mógł to zrobić wcześniej. Eee, budynek jest. No dobra, kurde. Pojedźmy faktycznie do, do owiec na szybko. Zobaczmy, co tam się dzieje, bo powiem szczerze, że nie jestem pewien. Gościu prawie mi na czołówkę wyjechał. O, tacy tutaj, kurde. W ogóle jeszcze wyjeżdżam, także to trzeba uważać na nich. No, natomiast, kochani, tak wychodząc trochę z roleplayu, muszę powiedzieć, że wyszła wersja 4.0 Goliszczewa, ale niestety nie działa. Jest problem. Jeżeli Jazu mnie ja ogląda, bo ostatnio pisał komentarz też pod filmem, to nie działa save po prostu. Nie, nie można zapisać gry. Jest problem z savem. Także znaczy, widziałem, że na innych mapach był również, bo ja sobie wy, wygooglałem tego, ten, ten błąd, więc więc jakby wiem o co chodzi. Natomiast widzę, że tutaj owce mają jeszcze sporo jedzonka, jeszcze ta, widzę, bela jedna nie została zjedzona. A ile właśnie tych owiec mamy? Bo to jest takie pytanie też. 49 słuchajcie. Mamy 41 kur, natomiast same niepłodna. Czemu niepłodna? Może za stara czy coś? Następne zwierzę za. Właśnie M. Znaczy Aha, bo to jest M jako M jako młode, czy M jako 75 kilo. No właśnie kurde. To są wszystkie Merino, M i M i żet, Żona i mąż. Nie wiem. Czy w sensie rodzaj męski i żeński, tak? Z tego co rozumiem. Właśnie nie wiem, czy kurde, nie płodna, no bo to wiek 04 lata młoda, no właśnie, chyba że będzie gdzieś coś dorosła. No to można by posprzedawać po prostu te dorosłe. Nowo narodzone. No właśnie, ale zobaczcie, że kurczę, znaczy, e, jaką ja mam w ogóle tutaj wełna produkcja. Znaczy, jest już wiosna, więc tak naprawdę teraz chyba się będą rozmnażać. No właśnie, jakoś tak to kurczę jest, powiem szczerze. E, no dobra. Nie wydaje mi się, że jakby pojemność tego. Mm, Aha, jak mówię, to działał ten, 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 ta sprzedaż, ale na 80 jest. Dobra, 80 owiec może tutaj wejść, także spokojnie. Znaczy mamy w ogóle, wiecie, pojemność dużo większą, nie? Bo jeszcze mamy tutaj po prostu, tu mogą łazić. I możemy po prostu kupić, nie? Żona, 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 Dorper. Ja nie będę kupował teraz, no wiadomo, ale... Ale można trzymać bele tutaj na przykład. No to wymaga trochę remontu, no ale jak mówię, prawdopodobnie będziemy spadać stąd. Oczywiście zabieramy wszystkie nasze zwierzęta i tak dalej, także gdzieś, jeszcze nie wiem gdzie, ale jak mówię, po żniwach przed Bożym Narodzeniem na pewno będziemy spadać. Łączmy sobie. E, dobra, pojedźmy teraz do sklepu sobie, bo to nie ma co się zastanawiać specjalnie. E, wiecie co? Do owiec w sumie nie zajrzę jakoś tak przez jakiś dłuższy czas teraz, więc zamknijmy sobie to, bo one mają Pożywienia mnóstwo po prostu. I. I pojedźmy sobie. Do sklepu. Chociaż jest godzina siódma to jest kurcze. No właśnie. E, trzeba będzie poczekać, ale wiecie, co to ja może zjem śniadanie, bo tak w sumie. E, nie zjadłem, więc tak naprawdę poczekamy chwilkę i. I widzimy się koło ósmej Ko kochani, już wsiadłem sobie do samochodu z powrotem, godzina ósma za dwie, muszę kurczę zrobić porządek, na no, ale dobra. No muszę powiedzieć, że ten kurde Ford Raptor od Stefana, Stefana Stevena, A jest jednak dobra sprawa. No bardzo, bardzo przyjemny samochód, dość szybki jak zauważyliście, tu jest ograniczenie do 70, ale dobra. No, trzeba będzie kurczę, No, mógłbym w tym czasie oprysk, oprysk zrobić, no ale miałem jeszcze parę porządków w domu do zrobienia. Tutaj cyk. Szybki manewr wymijający. Wiecie co? Zaparkujemy się tu. A, o! W liniach w miarę. A, dobra. O, widzę już tam. Nie wiem, czy widzicie, ale dobra. A, dzień dobry. Gdzie ten gościu poszedł? Dobra, chyba jest w warsztacie. Ok. Okej, kochani, dostałem klucze faktycznie. Pełnomocnictwo, no musiał pan Stefan zadzwonić, ale... Ale się udało. No i kurde, powiem szczerze, tam Ten ten dojdzwar, kurde, fajny jest. O. Ale chyba sprzedali tego bula tutaj był, nie? No, już go nie ma niestety. Jest ten case w ogóle? Jest. Dobra, ale kochani, to jest najważniejsza. Kurcze. Inwestycja, dobrze, mówiłem 4940, no? Coś tak właśnie ko kołatało mi w głowie. Kurczę, wielka maszyna. Zarż wiecie, no pan. Pan George naprawdę posiada kurczę na no, duże pola, więc jakby. Ile tu jest? 40 metrów chyba tego? Czy koło? Nie, na no, 40 chyba nie. No dobra. Wsiądźmy. No, muszę powiedzieć, kurde. Fajna, fajna machina, ładna, duża. No dobra, jak się kurczę do tego podczepić teraz, pytanie. No, powiem szczerze, że szerokość, zwłaszcza te tylne koła, one są podwójne z tyłu. Jak widać na załączonym obrazku. Jest przygotowane oczywiście też. Eee, moment, bo to trzeba się, kurde, wyrównać tutaj, żeby nie zniszczyć nic. To różnie bywa. Dobra. Cyk. O kurde. Jakieś kabelki są potrzebne? Hmm, chyba tak, tu były. Dobrze mówię? Masz, kurde, jestem ciekaw. Że jestem ciekaw ze względu na... Tak, widzicie? Nie ma, nie, są kabelki cały czas. No dobra, zobaczmy czy to w ogóle działa. Czy to się rozkłada. Rozkłada się. No, dobra. Eee, no cóż, trzeba będzie się, kurde, podładować. Chociaż pytanie, czy tu jest te miejsca? Wydaje mi się, że jest, żeby zobaczyć, jak to faktycznie jest szerokość tego. 8.14 już, jak widać. No, trochę podjadę tu w ramach napełniania się dalszego. No, powiem szczerze. Można sobie trochę niżej lewe trochę wyżej. O. Nie, no myślę, że jakoś tak w miarę równo to zróbmy. No dobra, zawijamy się, bo kurde nie ma czasu. Jest godzina 8.17 już. Płynny nawóz w ilości 4000 litrów. No, ale muszę powiedzieć kurczę, że naprawdę mega sprawa. Pytanie czy czy damy radę. Niestety, kurczę, nie ma e, chyba po prostu pan George nie kupił w tej wersji kogutów ostrzegawczych. E, natomiast, gdzie my będziemy jechać? Będziemy jechać sobie, słuchajcie, na pole numer, 20, e, numer 19. I tam właśnie jest rośnie kapusta, znaczy sałata pana George'a, między innymi. Zobaczcie, całą, kurczę, faktycznie szerokość Drogi zajmuje, nie? Chociaż już można by się przytulić do prawej strony, no ale po co, jak nikogo nie ma na razie? 52 km na godzinę jedziemy, a jest dobra sprawa. Masa, masa całkowita, widzę, tutaj jest 16,9 ton. Nie wiem, ile płynny nawóz z tego zabiera, ale, ale jest. 100 litrów na godzinę zużywamy jadąc. No dobra, jak będziemy w pobliżu to, to się włączę. Okej, okay, jesteśmy kochani tu już. Zresztą chyba widzieliśmy to pole już wcześniej. Bo to było właśnie. To pole, z którym mieliśmy problem, chyba? Nie, to było mniejsze pole, dużo tamto. Natomiast muszę powiedzieć, że. że zobaczymy. Mam nadzieję, że nie zniszczę tej całaty. Nie, dobra. A troszkę jest niestety. kwastów na tym polu, no ale to, to nie moje pole, więc jest mi wszystko jedno gdzie co, pozwolę sobie obrócić się kawałek żeby zacząć może z tamtego rogu no to będzie dobry pomysł no ale muszę kurde powiedzieć że naprawdę mega mega sprawa zielony na zielonym, no ale zóż Hej, 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 aha. Naprawdę odrzewko zaczepiłem. Kurde, no powiem szczerze, że nie, nie spodziewałem się takiej wielkości. Dobra, zobaczmy jak to wygląda z góry. No troszeczkę tych oprysków jest, no ale to jest słuchajcie, już lato powoli, więc to są te ostatnie opryski, już niedługo jesień się zbliża do nas wielkimi krokami, więc jakby, no zobaczymy. Działa, działa. No, ale zobaczcie, krócej jak popiernicza szybko. No, 35 na godzinę prędkość robocza. Masakra. No to to pole to jest faktycznie moment i tyle. tutaj trzeba uważać. To się zawinę trochę, nie, nie zawinę się. Dobra. No. O, o, o. Podjadę trochę tu. Jak mówię, no to jest taka szerokość robocza, że. że nawet, kurde, nie wiem. Będę musiał zadzwonić chyba do pana George'a i się dowiedzieć. O co tu, ho? Wszystkim. Ale sposób działania jest taki sam, w sumie, jak w naszym zwykłym 12-metrowym czy tam ilumetrowym. Troszeczkę tam z lewej strony, bo ostatnio jak robiliśmy oprysk, to kurde niedokładnie to było zrobione. Natomiast wersja Goliszewa faktycznie w tym 4.0, bo nie powiedziałem o tym, już faktycznie ma wsparcie Maze Plus, czyli dodatkowych tych możliwości czy rodzajów kiszonek. To raz, a dwa że Stro Harvest też działa. Bo tutaj niestety nie, bo jest za, za dużo już było tych roślin, więc. Więc to nie działało. No, ale dobra, koniec gadania, biorę się do pracy i, i już. To był kontrakt, natomiast tym razem zadziałał, więc jednak nie 8000, a 18. Także odbieramy. Od pana George'a oczywiście. Także sałatę. Prawdopodobnie będziemy pomagać ją zebrać trochę. No, jeszcze trochę tego nawozu zostało, oczywiście. W sumie, gdyby zobaczyć, bo mam pole tutaj. Mógłbym zadzwonić do pana George'a i w sumie nasze pole, które jest. No właśnie, kurde, nie wiem, chyba tam bardziej. Mamy tutaj pole też naszego rzepaku, więc w sumie, gdyby pojechać chociaż raz, zapłacić panu George'owi oczywiście, bo inaczej tego nie widzę, no to można by, słuchajcie, zaoszczędzić na czasie przede wszystkim, no bo sam nawóz mamy płynny oraz sprzęt odpowiedni też mamy. Także w sumie można by faktycznie tutaj coś zacząć kombinować z tym rzepakiem, który jest tutaj po lewej, jak widzicie. Tam, 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 tam. Eee, no, wiecie co? Ja tu wjadę sobie po prostu. Na razie nie będę nic robił, ale skoro i tak mam oddać ten opryskiwacz, no to w sumie mógłbym zobaczyć, czy on, jeżeli wejdzie cały na szerokość pola. Będę musiał uważać na ten słup po lewej. Znaczy tamten. Na wprost teraz. Jeżeli to wejdzie, bo to się jeszcze rozłoży z tego, co widzę na raz, to, to byśmy mieli zbani oprysk tego pola. Znaczy nawożenie tego pola, nie? <laughs> I muszę powiedzieć, że idę Olo. Dobra, wiecie co? Ja zadzwonię do pana George'a i się dowiem, ile to będzie kosztowało. Bo już skoro jestem, no to już bez sensu jakby nie skorzystać z tego. Dobrze, dobrze, dziękuję. Dziękuję oczywiście 1000, 1000, euro. Dobra, dziękuję, dziękuję do ustrzenia. Dziękuję i oczywiście przywiozę, przywiozę. Opryskiwacz, dziękuję. Dobra, kochani, kurde, jest, jest zgoda od pana Georgea. Natomiast, jak słyszeliście, 1000 euro będzie to kosztowało, niestety, ale 1000 euro za wszystkie pola, kochani. Także plus dodatkowo, jeżeli ponad to, co ma zbiornik teraz, opryskiwacza, no to trzeba będzie trochę dopełnić. Przynajmniej tak pod 2000, no to dodatkowe, ale myślę, że to dużo, dużo przyspieszy. Także kochani, nie ma się co zastanawiać. Włączamy opryskiwacz i po prostu lecimy. Ja wiem, że może nie do końca to będzie. Nie wszystko da się tu opryskać, że tak powiem, ale. Ale i tak myślę, że to będzie dużo, dużo szybsza robota raz przejechać tędy, niż dwa razy. Tak, musiałbym dwa razy przejechać, no że zobaczcie, 35 km na godzinę po prostu lecimy. Jak mówię, tutaj wydaje mi się, że więcej nie potrzeba. W sensie dokładniej nie potrzeba tego opryskiwać. No, więc po prostu tu już trzeba będzie zwolnić troszeczkę. No, i wpadłem w rów, kurde. Mam nadzieję, że ta maszyna. Nie, ona ma bardzo wysoko. Ten swój przód. O, no, 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 no. O! Dobra, daliśmy rada, Kurde. Że mu zniszczę te. <gry> zniszczę mu to wszystko. E, dobra, no to trzeba się kurde tutaj zebrać. Myślę, że drogą wrócę, bo jeszcze mamy, jak mówię, tamte pola malutkie. Ale wydaje mi się, że też tam po prostu raz przejedziemy i tyle. E, myślę, że za 1000 euro, słuchajcie, to jest dobra sprawa. Tutaj widzę już coś, kurczę, jakiś owies. Do zbioru powoli. No. Także fajna, fajna, muszę powiedzieć, sprawa. Kurde. No, gdybym miał taki. Nawet nie wiem ile kurde kosztuje, ale coś chyba koło. Całość. Bo około 300 tysięcy euro. Także nawet nie mam kurde na. Na połowę. Nie, no, na połowę mam. <gryt> Akurat. Mógłbym sobie z połowę kupić tego. No, ale muszę powiedzieć, że naprawdę fajny, fajny opryskiwacz. No dobra, to się widzimy na naszych polach, które już szybciutko sobie dziabnę. Zostało nasze pole, które tam jest z naszym JCB, więc je też szybciutko dziabniemy. Muszę powiedzieć, że prędkość kurczę, szerokość robocza. No, wiadomo, że droga i spora maszyna, nie? Ale no, do takich pól, co Ja tutaj mam to. A po prostu z armaty do muchy. strzelanie, ale ale słuchajcie, skoro jest możliwość, no to głupio nie wykorzystać, prawda? Zwłaszcza jak mówię, 1000 euro tylko to jest po prostu nic za pożyczenie, po prostu. Więc pojedziemy sobie tędy. E, a propos naszej kiszonki ona jest w 80% już gotowa. Więc. Więc tak to. No właśnie, w porównaniu do <laughs> tego. Moment, wiecie co, ja się trochę cofnę. No, do naszego JCB wejdziemy sobie, no. No, tutaj jakieś kurde druty. No, złożymy sobie to. mludkie takie. No, w porównaniu do. No, no to kurde. <laughs> Masakra. Aż tutaj wejdę tutaj do tego. Naszego pożyczonego, oczywiście. No. Jest różnica, nie? No dobra. Nie ma co tutaj się zastanawiać specjalnie, bo tutaj też będzie raczej jeden przejazd, chyba w jedną stronę i tyle. I oddamy tę machinę. No niepiekielną, wręcz niebiańską. No ale kurde, no gdyby było mi stać na taką. Bo faktycznie te opryski by były w trymiga, nie? Chociaż czy to kurde złapię, ta szerokość? Bo Znaczy, nawet jak nie złapie całości, to i tak nie szkodzi, jak mówię. No to. To jest kwestia jakby czasu. Aniżeli czegokolwiek innego, nie? No, bardzo dobra zwrotność. Pytanie, czy ja się tutaj zmieszczę? Powinienem, chyba. No, także tam sobie zawrócimy za chwilkę. Natomiast tutaj, w drzewo. Mogę trafić, więc wolałbym nie. No tu ideolo. Mówię tylko, trzeba uważać na drzewa. No tutaj zakrętas. No tu pamiętam, kurde, tyle razy zrobiłem tę akcję. To niestety trzeba uważać też. na to drzewko ale poza tym chyba jest ok. no i tutaj wiadomo, że nie dokładnie to zrobię, ale ale tu jest po prostu, są te drzewka i, i te płotki, więc no i tyle w sumie chociaż tam mógłbym przejechać jeszcze kawałek raz, nie? Bo tutaj pełna, pełnej szerokości nie było w pewnym momencie, i, i tu bym po prostu spróbował. Jak mówię, i tak, i tak dużo tego nie, nie zużywamy, więc nie ma z tym problemu. A no, gdzieś tu powiedzmy. Dobra, zobaczmy na, na mapę, jak to wygląda. Eee, no, na środku, kurde, jeszcze zapomniałem. Tam widzicie pod ósemką. No, także pojedźmy tam szybciutko. Chociaż nie, dobra. Ja już sobie zrobię własnoręcznie. Już nie ma, nie ma sensu. Złóżmy go. Do pana George'a oczywiście pojedziemy i trzeba będzie z buta wrócić. Raz, że trzeba będzie z buta wrócić, to jeszcze trzeba będzie potem z buta jechać do. Z buta jechać. Z buta pójść do sklepu, gdzie zostawiliśmy nasz o, samochód, więc. Więc tak to? No, ale machina. O, ty kurde. Machina piękna, nie? No, trzeba przyznać. No. Coś niesamowitego. Wasza, że, kurczę, bardzo dobra widoczność tu jest. Co prawda, chyba pan George miał jakiś opryskiwacz. Co tu się wydarzyło? Nie wiem. Więc nie było ani samochodu, nic. Eee, pan George chyba miał opryskiwacz samojezdny marki Horsch. Chyba nadal ma, ale to był chyba dużo mniejszy. Tak mi się wydaje. Znaczy. No dużo, nie dużo, nie? No chyba, że chciałbyś sprzedać, kurczę. To ja mógłbym się zastanowić nad tym, ale. Ale. Widzę, że sobie pan George trochę porządków porobił tutaj, wiosennych. O, i nawet jest, kurde. Aż sobie wyjdę i zobaczę, no ile to może mieć, kurde. Szerokości roboczej to jest składane na dwa, ale no na pewno nie taki jak ten. Dobra, eee, nie wiem gdzie ja to mogę. Czy co, tu się zaparkujemy po prostu i tyle. Pięknie, eee, dobra, oddam kluczyki panu George'owi, niech ma. Znaczy niech ma, no jego, nie? Takim, że oddam te kluczyki po prostu i pójdę po samochód, ale na tym, kochani, sobie zakończymy ten odcinek. Ja wiem, że on jest niestety taki sam praktycznie jak wcześniejszy. Znaczy wtedy nie mogłem, akurat wtedy był oprysk antychwastowy, ale tym razem, kurczę, udało się nasze pola nawieść w większości, więc spoko. No i, kochani, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, do usłyszenia. Pa, pa.